Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Na start przejdziemy się tutaj, jak zapowiadałem, ażeby spieniężyć co nieco rybek, które udało mi się złowić poza nagraniem. O Jezu, odcina. To jest w ogóle to miejsce, gdzie Yasuo z Ari po raz pierwszy przyszedł, jak mi się wydaje. I tak, mogę wymienić artefakt, czyli jedną rybę, którą znalazłem. Którą wyłowiłem właściwie i i chyba ryby, tak mi się wydaje? Nieważne, dostaję 8 czarnych koron, nie? Póki co oczywiście nic mi z tego nie przyjdzie, bo tutaj sobie sprawdziłem. Dobra, mogłem sobie wziąć to. Z nieuchronnym przytrafieniu. Posążek zasilany hextechem. Czekaj. Kurde, muszę zobaczyć, co mam teraz u Iloiki za broń. Nieważne. Ale Jezu, patrzcie tu. Są skiny, nie? Iloi z Mrocznych Wód. Tutaj ten pajk, nie? To jest taka beka. Klucz do latarni. To przy myśle przydałoby się zgarnąć. To jest Brown's Bilgewater. Tutaj to. To jest takie zajebiste, nie? Naprawdę chcę wiedzieć, jak te skiny wyglądają, ale ten skin mnie naprawdę jara. Bo Yasuo tu wygląda jak na swoim skinie Nightbringer. I to jest chyba jeden z pierwszych skinów, który wykupię. Albo Yasuo, albo Miss Fortuna. Jedno z dwóch. Tutaj mogę jeszcze lepszą wędkę sobie wykupić. I to jest akurat wędka, którą myślę, że będę chciał chyba kupić. Bo to jest za te korony, czyli to prawdopodobnie jedno i drugie. Dobra, może kija, może przynęta się znajdzie, ale wędki chyba raczej tej nie znajdę w świecie gry. Ale to później, bo na razie starczą mi takie wędki, jakie mam. Wędka właściwie. Tutaj pierścień i to jest niepotrzebne. Tutaj pancerz Umrzyka. Troszeczkę jestem zawiedziony, że ten pancerz nie wygląda tak jak pancerz w LoLu, no ale wszystkiego mieć nie można. Dobra, zobaczmy, czy nie wydałem na darmo tych koron. Illaoi. Posążek na to. Szybkość i lifesteal spadają, ale w niewielkim stopniu. Moc ataku większa, wytrzymałość troszkę mniej. No okej, okay. Dobra. Czyli jednak nie wydałem tego na darmo. Co mi się akurat podoba. A co mi powiesz? Udało ci się trafić na rynek odpływu. Nic ci się tu nie podoba, zajrzyj później, kiedy zmieni się pływ. Nowa fala oznacza nowe towary. Wydaj swoje korony tutaj, nie gdzieś indziej. Tu przynajmniej wiesz, za co płacisz. Okej, coś nowego powie? Czarne korony? Zgadza się, przyjmujemy je tu. Uważam, że przynoszą szczęście, dlatego je zbieram. Pewnego dnia przeniosę interes wyżej, gdzie nie sięgają ścibskie oczy straży portowej. Dobra, z nim już pogadane. To był... tam była skrzynka też. I to był co? To jest ogólnie tego sprzedawca, ale to jest... tutaj mogę wydać korony. Ale ja chciałem do rybaka się jeszcze przejść. Blisko? A kurde, bo miałem łowić, ale za mało czasu miałem. Dobra, never mind. To jest chyba, ja? Mhm. No to co my tu mamy? Lodoków zawitał nowy głupik, co? Nie bój się, rybka, nie gryzę. Najmniej Mileo. Wyglądacie mi na takich, co kumają pewne rzeczy, więc wyjaśnię wam, jak tu wszystko działa. Widzicie, jestem tutaj sprzedawcą ryb i wszyscy z jego pomocą znoszą do mnie swoje ryby. I mają do tego świetny powód. Tym powodem jest... waluta, jaką za nie daje. Wyjątkowa waluta, rybko, ciężką taką, a dzięki niej zdobędziesz rzeczy, których nie znajdziesz nigdzie indziej, a ja w zamian chcę tylko ryb. Jest kilku mało przyjemnych kupców, którzy przyjmują tylko czarne korony. Ty dajesz mi ryby, ja daję korony. Wydasz je na co chcesz. No dobra. Gdzie mogę wykorzystać? No to pewnie, tam bym powiedział, że jest, tak? Mam wspólnika, tam na rynku odpływu. On nie przyjmie. Słyszałem też, że... w baronowym leżu jeszcze jest ktoś! Okej, tam trzeba będzie zapytać. Słyszałem też, że w baronowym leżu przesiadł jakiś przekupień, ale sam go nigdy nie spotkałem. O, mogę też mu normalnie sprzedawać rzeczy. Spoko. Nie chcę. Więc dobra. Dobra, no, trochę szkoda, że tego posążka poro nie mogę sprzedać, no ale z drugiej strony, no to nie jest aż takie mega bolesne, ale dobra.
Albo to, nie powiem, no, strasznie cute jest ten posążek, nie? Dobra, i co mogłem sprzedać, to już sprzedałem. To już bym powiedział. Gdzie mogę, co mogę kupić u niego? Mogę to kupić. Wędki, różne zamęty. Jest wzmocniona wędka, zielona, tam była wzmocniona niebieska. Dobra, na razie nie będę kupował ani u jednego, ani u drugiego wędek, bo na razie mi styka. Dobra, cyk. 10 czarnych koron, dziękować. Tutaj jak przejdę, to tutaj trafię, tam jakiś skarb. Dobra, to myślę, możemy się tym na szybko jeszcze zająć. Hej, co by mi tam robić, a? To moja łajba, się nie jest skarżącej łajby wyspadają, ale... Słyszałem, że jak problem jest, to was można, a ja mam problem, panie. O pani chyba w tym przypadku. I co łajbąc, ja do domu pływam, no skoro nie jest za mnie wiele, to ale moje... Znaczy, że był mój, teraz mi tam co przylazł. Coś takiego, co to zwykły rybak, jakie nie zamatwi. Zgodzi to się, bo to ja was przepraszam. Dobra, spoko. A może to? Cudownie to! To łajby się załadujdą, jak już pojęcia doro... Gotowi wszyscy będą, ja was zabiorę! To go! Okej, czyli jak rozumiem, chodzi o to, że... Nie mogę robić jakaś animacja, ale chociaż takie... Że jak masz... jest ta... zmiana między postaciami, to takie samo, to jest... To już by... mniej czasu zajęło niż to ściemnienie, tak naprawdę. Dobra, czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to on ma w domu... Coś... pięknie, to jasło coś. Ja, tutaj. Zanim tam wejdziemy, bo nie wiem, czy walka się jakaś nie odpali, to... Przejdźmy sobie do Yasuo. Ubranie łowcy nagród. I na odzienie bitewne. Zdrowia mniej, ataku mniej, ale szybkość i obrona większa. Więc myślę, że to zamienimy. No plus ma to wyższy level, więc... Myślę, że będzie nawet pasowało. Okej. Aaa, oto! Ej, potrafiłem! Życie. No come on! Serio nie zaliczyło mi tego! Dobra, dziabiemy. Ale to już kurde... Drugie takie. Drugi raz ten podchodził. Stakujemy, stakujemy. Kurde, nie było matki niestety. Szkoda. Cyk, jest ona naładowana nawałnica. MF już ma też 35 punktów przeładowania. Bardzo, bardzo podoba. Wciąż mogę wiele pomóc. Okej, to nieźle dupło. Ale kurde... Kurde, to bym chociaż użył, ale nie mogę. Ja wolałbym tego, to wykorzystać, ale musiałbym... Musiałbym wykorzystać jakąś zdolność, która by sprowokowała teraz tę rybkę. Nie nawałnica, tu przygotowujemy aleje. Dobra, najpierw to. I tutaj już przygotujemy to. Ma klepnięcie na sobie? Chyba ma. Tak, jeszcze na dwie tury. To dobra. Aleja. Pogromczy mi serc, ale i mocy. Dobra, Yasuo zbił sobie półtrutkę. No, szalająca wichura. No, nie złapie się w żadnym, ale nie o to chodzi. Już, co znowu? Nie, teraz. Teraz na szczęście poszło w ten sposób. Chcę dalej walczyć. Dobra, 300 i to. Ile ma maksymalnie HP? 600. Dobra, bo to muszę przeliczyć tak szybko. A dobra, bo to i tak walnie przed tym. Dobra, to nie. Wykorzystajmy lepiej to.
100 punktów magicznych i leczy... Okej, czyli walnę za 100 i przywrócę sobie 100. Taki not worth trochę. Dobra, no to YOLO. Muszę mieć nadzieję, że Eloy zdąży to przeżyć. Czy zdąży? Zdoła! A dobra, chyba się uda. Co? Jesu? Kurde i MF. Być może w następnym życiu. Jezu, mogłem ulta! O jeny, mogłem ulti użyć od Eila, oj by się wyleczyła. Ona plus jeszcze MF-ka by pewnie dostała, no kurde. Dobra, nie będę potek zużywał, bo ta ryba jest prawie martwa, więc... Byłoby to idiotyczne. Lekka luka. Bijemy szansę na krzyta. Tego potrzebowała. Prawie do full. Dobra, i tak będę. I tak będę chciał usiąść przy ogniku, więc. Nie ma znaczenia, jak to skorzystam. Adios. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Okej, nie powiem, fajny nawet ten posążek. Uuu, co my tu mamy? Postrzępiony talizman ptasiego rycerza. Można sprzedać za 6 koron. Okej. I kula wojownika. Mała obsydianowa kula zapewniająca siłę. To jest chyba dla MF-ki, mi się da jako amunicja. Co jaka właśnie dla Brauma? Lodowcowa. Jest dobra, na 3. Okej, na 13 levelu będzie ten. Będzie nowa umiejętność dostępna. W sensie nowa super umiejętność. Czyli jeszcze max 2-3 walki i reszta teamu też to dostanie. Co mnie się bardzo podoba. Dobra, MF-ka padł, wstała po walce i ma minimalną ilość zdrowia, ale nie będę teraz walczył, będę odpoczywał przy ognichu, więc wszystko zostanie mi zwrócone. A nie, to tylko zamiast talizmanu. Dobra, i co to daje? Więcej zdrowia, moc ataku i wytrzymałość podbija. Świetnie. Księga Savanta. Czy ktoś nie ma talizmanu? Trójeczka. Nie ma Yasuo. Tylko Yasuo nie ma. No to dobra, no to księga do niego może wrócić. Trochę mu to wytrzymałość podbije. No i dobra. Rybka rozwalona, co mnie się bardzo podoba. Tutaj coś jeszcze zgarnięte? Nie. Ale dobra, czy jednak inspekcję to nie jest podczas tego skanowania, tylko do zagadek jest mi tylko potrzebna, więc mogę sobie nawet jako Yasuo chodzić. Czy Yasuo bądź Laoika, jeden kit. Dobra, pogadamy. Czy... Okej, dobra, zaraz mnie przeniosło, spoko. A czy ja chcę się od razu tutaj sprzedać ten? Na razie nie. To są te przedmioty, nie znikają z mojego ekwipunku, dopóki sam ich nie sprzedam, więc nie będę mógł poczekać. Dobra, Nicho jest przez to. O, czekaj, tutaj coś mamy. To jest tutaj, czy nie, to jest chyba wejście, a to dokładnie, to jest zamknięte i potrzebuję tego klucza. Czyli to było tam. Zresztą tam jest napisany trzeci poziom, nie? Tak, dobra. Czyli to jest na samej szczycie tej latarni pewnie. Dobra, Nicho było tutaj na dole. Okej, okay. Wydaje mi się, że to chyba zebrałem, a jeśli się to odnawia, to myślę, może być coś dobrego. Sprzedaj. Zebranie łowcy nagród. Mam nadzieję, że nie ma, że to nie ma znaczenia, u kogo sprzedaję, żeby to się wszystko ten... jak najwięcej dostawać. Odpocznij. Będzie gadka, czy nie? Nie będzie. To mnie nawet zadowala, bo rozmowy wolę sobie zostawić przy ognisku na koniec odcinka. Bo to nawet fajnie wygląda. Jeszcze tak zakończy. Dobra, i... najmij gondolę do magazynu. Czemu mi tutaj każe iść do falochronów? Czekaj, zbierz załogę? Najmij gondolę.
Nie mam pojęcia, czemu to mi tam kazało przejść, no ale dobra. Znaczy kazało, czy mi mówiło, żebym tam żebym poszedł w tamtą stronę, no ale... Ach, nie ma to jak psy. Ale ja idę tędy. Magazyn hardych haków. Nie dziwię się, że zainwestowali w gondolę w Bilgewater. No przecież to miejsce jest ogromne, chodzenie tutaj gdziekolwiek z buta musi po prostu być naprawdę czasochłonne. Dobra. O. To stąd działają harde haki? To jedno z takich miejsc. Niezbyt imponujące. Wydaje mi się, między sobą i próbują się pozbywać, odkąd Gangplank został usunięty. Ratuj Graham w magazynie. No, god damn it, tutaj było gnicho. Oj, pięknie, no, nowa rozmowa dostępna. Dobra, koszmarny hak. To jest jedno, więc to możemy przeczytać od razu. Jakby co pamiętam o tych 6 kawałkach z poprzedniego odcinka, ale to kiedy indziej. Może w kolejnym. Albo może na koniec tego, kto wie. Chirurg powiedział, że mam wszystko spisać, a potem wyrzucić. Aha. Nadal nadać obawom kształt, potem pozwolić im odejść, spróbuj wszelkiego, byle szaleństwo nie przejął na domu kontroli. To był koniec długiej wędrówki do portu w Bilgewater. Przybyliśmy 4 okrętami. W ostatniej chwili zaskoczył nas sztorm, a my przygotowaliśmy się na najgorsze. Mroczne fale były wysokie i mroźne, jednak prawdziwe zagrożenie rozświetlił dopiero nagły grom. To był morski gigant odziany w żelazo! Nautilus. Nikt inny go nie widział, tylko ja. Oczy tego potwora były jak tlący się węgiel. Potem strzaskany został pierwszy ze statków. W sam środek kadłuba nocny wichur wbił się olbrzymi hak. Kotwica, ale okej. Okręt pękł na 2 części z donośnym hukiem. Potem nastała panika. Straciliśmy jeszcze 2 jednostki. Ci, którzy ocaleli, ruszyli do szalup, zostawiając rannych na pokładzie. Dało się słyszeć ich jęki, gdy znikali wśród szalejących fal. Przysięgam na jedynego syna. Już nigdy nie wyruszę na morze. No, było zapłacić dziesięcinę, no to byście uniknęli czegoś takiego. Dobra. O czym se pogadają? Masz rację, Eloy. Braum postara się bardziej. Jesteś jakiś nieswój. Martwisz się. Tak. O mój lud. Robisz, co w twojej mocy. Wiem, że ci się uda. Pozwól sobie odpocząć. Może opowiesz historię? Zobaczmy. Noc przypomina mi opowieści. O pożeraczu głosów. Legendarnym stworze, który pożerał ludzi żywcem, krzycząc ich ostatnie słowa ich własnym głosem. Podobno wielu mieszkańców Freljordu zniknęło w mroku, gdy rozpaczliwie podążali za głosami utraconych bliskich. Dlatego mamy takie powiedzenie. Nie zważaj na głosy w ciemnościach. To przerażające. Cóż, to tylko historia. Ale masz rację. Braum czuje się znacznie lepiej. Ech, dobranoc, Eloy. Oj, Braum, nawet nie masz pojęcia, ile prawdy jest w tej historii. To dla tych, którzy nie wiedzą tego, Fiddlesticks, czyli prastary strach, to demon, który żywi się strachem, ale przez to, że na dość długi czas został... Dobra, zaraz to kończę. Proszę, proszę, Sarah Fortune, pani Bilgewater w własnej osobie. Co takiego sprowadza się w nasze skromne progi? Wieść niesie, że jakiś tchórz uprowadził członka mojej załogi. Mogłam się domyślić, że stoisz za tym ty i twoja żałosna załoga, Jet. Masz spore ambicje, ale powinieneś wiedzieć, że ze mną się nie zadziera. A ty powinnaś wiedzieć, że nie wylekceważy się hardych haków. Przez CH powinno być, ale dobra. To mi się wydaje przynajmniej. Bądź rozsądny, rozwiążemy tę sytuację. Jeśli Grahamowi spadł chociaż jeden włos z głowy. A kto powiedział, że w ogóle go zobaczysz? Otworzyć ogień! O, heksapowe te. A to co? Wygląda jak trochę sobie. Chciałbym, żeby nas dorwali na twardej przestrzeni z tym ustrojstwem celowanym prosto w nas. Ci ludzie są słabi bez technologii, nie mają zamiaru szlifować żadnych innych umiejętności.
Tak czy inaczej, wygląda na to, że za sobą jesteśmy bezpieczni, przynajmniej tyle. Musi być sposób, żeby dorwać się do nich, dostać go. Jedenasty level typ. Pewnie jak będę namierzony, to będzie ten. To będzie zagrożenie ostrzału snajperskiego. Haha! Elo! Jesteście gotowi? A kończąc, co chciałem powiedzieć, to Fiddlesticks jest znany jako prastary strach. Ale przez to, że na dość długi czas został wygnany poza czas i przestrzeń tak naprawdę z Runetery, to było mocne, to nie był w stanie nauczyć się, jak mówić. Przez to właśnie Fiddlarz naśladuje głosy swoich ofiar. Dopiero się rozkręcałam! Ale jak dość dobrze to słychać, średnio to nie wychodzi. Ale co jest trochę właśnie bardziej przerażające, mimo iż nie brzmi to tak, jak być może sam Fiddlarz chciałby, żeby brzmiało, no to niestety, ale jest to dość przerażające. Niezależnie od tego, czy jak Fiddlarz chciałby, żeby to brzmiało. Tak naprawdę właśnie to, że on nie potrafi mówić tak normalnie, tego mówi jak mówi, nadaje lepszego klimatu tej postaci. Da się bardziej po prostu wystraszyć. Bułka z masz. Jak to? Podnie. Ostrzegałam. Dobra, mogę przygotować, w sumie czemu nie. Nie zdążę tego raczej wykorzystać, no ale... Nawet się nie spociłam. Dokładnie. Mogę to po prawdzie samemu skończyć wcześniej, no ale... Jest to po prostu zbyt satysfakcjonujące jak dla mnie. Okej, okay, jest Yasuo i jest nowo super umiejętność. Kurde, punkt upgrade! Jest ostatnie tchnienie! Dobra, czekaj, bo właśnie, po pierwsze... Umiejętności... Pasywka, co ja to mogłem zwiększyć? Więcej kryta z przedmiotów i... Zwiększa moc tarczy chroniącej przed obrażeniami przez załadunki płynności. Dobra, super umiejętność. Zadaje obrażenia poza 4 dni wszystkim wrogom i zwiększa obrażenia krytyczne o 42 tury. Gwarantuje maksymalne ładunki po... Okej, naprawdę zajebiste, ale nie muszą być w ogóle cele podbite i to jest naprawdę super. Dobra, może ulepszymy może to. Usuwa dodatkowe osłabienie, daje punkty przeładowania za osłabienie. Dobra, mam jeden punkt, więc to usuwa dodatkowe czy przeładowanie? Nie, usuwa dodatkowe, to będzie dobre. I jeszcze u Brauma. Może pasywkę ulepszymy. Zmniejszy otrzymanie obrażenia fizyczne w czasie uzyskania umiejętności. Aha, fizyczne albo magiczne. Dobra, na razie pod fizyczne. I tutaj też RK Brauma z Lola. Zdaje obrażenia magiczne wszystkim wrogom oraz ogłusza ich na krótki czas. Dodatkowo wrogowie zostają spowolnieni, przez to ich szybkość jest zmniejszona o 30% na jedną turę. Okej, okay, też dobre. No, za chwilę Eloy będzie miała drugą RK, a MF-ka myślę, że za niedługo też swoją będzie mieć. Drugą dostępną. Jestem ciekaw, jak będzie druga. Bo MF-ka swoją RK zgrywa już na pierwszym poziomie. Więc trochę mnie interesuje właśnie, co takiego może być dostępnego na tej GRC w innym skorcie. Eloy zakładam, że jako drugą erkę będzie miał po prostu ten swój skok wiary. Mam łatwo. Cię. Chyba nie zdążę, nawet na tej walce nie zdążę chyba sobie wystagerować tej erki. Tego drugiego levela erki.
Kurczę, ona ma coś obszarowego. Ma, dobra, no to podziurawienie. W alei mocy użyłbym, ale niestety MF-ko będzie tutaj od razu strzelać, a wolę sobie to zachować. No to dobra, w takim razie... Dobra, to jest jedna fala. O, chociaż dobra, mamy tu jakiegoś grubcia, to może jednak się uda na nim wykorzystać drugi level. Ile uda mi się tu naładować, bo to jest też trochę wątpliwe. A nie, czekaj, jest już ma to, no to aleja, wchodząca burza. O i pyk, jeszcze na leczenie załapiemy. Będzie podziurawienie, mocy. A tutaj, czy ja chcę... Słuchaj, dobra, możemy dać to. O, świetnie, jeszcze będzie pojasuło miała ten, więc... Pokażę ci drogę! Za więcej się wyleczę. Bo chyba jej ulepszyłem, żeby miał to więcej leczenia zamiast na antracji, tak mi się wydaje. Jest możliwe. Konar! O, takiś cwany. Dobra. Czy ja mogę wykorzystać, czemu nie? Okej, nie będzie to. No i dobra, właśnie, zamieni się z nią. Nie! Zasłużyliście sobie. Dobra. Kolejne nacięcie na zbiórę. Tutaj nie. Dobra, chcę zobaczyć tą Erkę od Yasuo. I jest, dobra, udało się naładować, świetnie. Dobra, nie uda się wszystkich podleczyć, ale to jest mało istotne. Panie kolego. Za chwilę wydasz swoje ostatnie tchnienie! Załatwić ich! Zawsze ma jakiś cel. Jak jest więcej przeciwników, to musi wyglądać naprawdę nieźle. I pięknie. I co ma Illaoi w takim razie na RFC? A właśnie, w sumie Illaoi nie muszę leczyć, bo ona teraz dostała leczenie z tego. I tak, faktycznie, skok wiary. Zadaje obrażenia... No, po prostu ult z gry. Zadaje obrażenia wszystkim wrogom i przepuje 5 macek. Mój bueno. Umiejętności... Jeszcze runy muszę im przydzielić przecież. Dobra, gdzie są? A nie ulepszyłem jej tego jeszcze, dobra. Jeśli cel zostanie podpalony, to tylko przywraca na zdrowie. Magiczne przeszycie. A tutaj dalej przywołuje mackę, zużywa mackę, aby zadać obrażenia. W ścieżkę B, myślę, pójdziemy. Runy, proszę. A nie, dobra. Jednak nie ma za każdy level runy. No dobrze wiedzieć. Odzienie ze stalowej nici dla Illaoi. Dobra, idziemy tędy. Elo, frajero. Twoja porażka wiele cię nauczy. Przepływ! Pochowajcie mnie na morzu! To efekt głupoty! Jeszcze ich zmaszatowałem z tego, naprawdę? Wyglądało, jakby tam jeden jeszcze żył. Ale spoko. I nie sprawdziłem, co, jaką, jakiego skrytu dostałem.
Brawo ja. Dobra, rabunek. Janitorio? Już tak tam było? Tak, janitorio to mam napisane. Dobra, to będzie tyle z tego. Dobra, wejdę. A dobra, mogę iść na górę, mogę iść tu. No, pójdziemy oczywiście na górę tutaj. To sprawdźmy jeszcze MF-kę. Nie tu, tylko umiejętności. Dobra, i najpierw co by tu ulepszyć? Czy ja chcę dwustrzał dalej ulepszać? Każdy kryty generuje przeładowanie. Drugi strzał zadaje dodatkowe obrażenia. Może niech będzie to. Chociaż, czekaj, 5. Cel z klepnięciem. Nie, dobra, nie, czekaj. No. To może coś innego. Może ten dwustrzał jeszcze bardziej ulepszy. Dodatkowe obrażenia, czy generuje przeładowanie? Może być to przeładowanie, bo w sumie koszt by się zwrócił od razu. Za darmo praktycznie to wykorzystuję wtedy. Miałem jeszcze tę R-kę zobaczyć. Zbiórka. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne wszystkich sojuszników i przywraca 40 punktów many każdemu z nich. Nie ma czasu regeneracji. Okej. Okay. Ciekawe. Na pewno to sprawdzimy. Wybitne rzemiosło tej drabiny wyłoży się na to pokrętłego stanowiska dookoła. Dobra, na razie wejdź po drabinie. Pierścień obrońcy. Teraz zabierz drabinę. I postaw ją tutaj. Equipundo. Pierścień obrońcy. Dla tych, którzy prawią chronić towarzyszy, to będzie... A, Braum już ma taki pierścień. Okej. Okay. Czy to będzie lepsze od tego pierścienia? Bardzo lepsze! W takim razie do Eloy leci druga sztuka. Wejdź po drabinie. Moje spluwy przemówią za mnie. Dwóch grubciów! Można i tak. Klepnięcie czy to... Nie, walto. Piękny strzał! Komentarz a propos tego poprzedniego strzału MF-ki, tak mi się wydaje. Który teraz atakuje? Akurat ten! Mam tego więcej! Zostawiam to przeładuj, cwaniaku. Dobra, Illa. Ojojojojoj, Yasuo prawie ten! Yasuo ma lewo ten... Muszę się napić! Ta burza. Serio, to jest ich jedyny atak? Ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe. Generuj to. Niszczyć mężczyźni! Tego. Zbierzmy mocniej. Nie mogę ujarzmić wiatru. Dobra, Yasuo ledwo żyje. Tu. Dwustrzał. Alei kości. Pięknie, ten jak klepnięty. Czy ja chcę użyć tego? Przydało. Nie ma miejsca dla słabych. Dobra, Yasuo nie wykona swojego ataku, ale przynajmniej ładnie zostanie pobity. Uczyłam was w jedyny znany mi sposób. Pięściami! Z
Yoshi. Dwa, gadane? Nie, wbitka. O Jezu, genialne. Idźcie dalej, mnie tu nie było, mnie tu nie było. Nie mogę tam wejść? Słyszysz, jak po drugiej stronie ktoś w popłochu przesuwa jakieś duże obiekty? Jezu, genialne. Ale jest zajebista scena. Chyba ostatnio jak nie bym się spodziewał, nie? Ale zajebiste to było. Dobra. Myślałem, czy go oberwałem, ale odpowiedź jest prosta, bo biegłem za wolno. Okej, teraz na mewkę przeskoczyłem. Przeskoczyło mi. Powiedz papa, Fortune. Korwin, mamy ją tu. Czyżby to był mój szczęśliwy dzień? O! Zdrada? Przepraszam za moich byłych towarzyszy. Kapitan Fortune, nie spodziewałem się wpaść na ciebie tak głęboko na terenie hardych haków. Nie mamy powodów, nie ma powodów do obaw. Są tutaj sami przyjaciele. Pierwszy opuszczę broń. Na imię mi Korwin. Los w końcu nas ze sobą złączył. Czy ty właśnie zatrzymałeś swoich ludzi? Istotnie. Chciałem jednoznacznie wyrazić swoje zamiary. Czego chcesz, Korwinie? Chcę pokoju w Bilgewater. Staruszka zasługuje na więcej. Co? Staruszka? W sensie żona, czy... Dobra, nieważne. Niż otwarta wojna na ulicach. Bez gangplanka. Harde haki są niczym. Czas byś objęła przywództwo, kapitan Fortune. Co takiego możesz mi zaoferować? Całe życie robiłem na statkach i jestem doskonałym zwiadowcą i marynarzem pokładowym. Nieważne, gdzie dokuję statek, potrafię chociażby spod ziemi wydobyć różne przedmioty. Można też powiedzieć, że skrupulatny ze mnie koleś. Jednym z moich obowiązków było dopilnowanie pełnego zaopatrzenia tego magazynu amunicją. I, jak widzisz, istotnie jest. Okej. Naprawdę zamieniasz stronę? Tak po prostu? Chyba nie słyszałeś zbyt wiele o lojalności. Od miesięcy szukałem powodu, żeby odejść. Wiatr zmienia kierunek, jak mawiają. Jeśli jesteś po mojej stronie, powiedz mi, gdzie jest Graham? Chodzi o tego gościa, którego tu przyciągnęli? Zabrali go prosto do gabinetu zwierzchnika. Pilnie strzeżonego. Ale ja nie jestem w to zamieszany. Podjęłam decyzję. To jak będzie? Przyjmij, odrzuć czy zabij. Niby nam pomógł, ale wiadomo, to co mówi, to może taka gadka szmatka. Chyba? Nie no, okej. Okay. Przyjmiemy propozycję, no bo jeśli nas będzie chciał zdradzić, no to trafi albo pod kulę, albo pod posążek, albo pod ostrze. Jedno z trzech. Przyjmijmy propozycję. I to mi się podoba. Czym mam się zajmować? Dodatkowy zwiadowca mógłby mi się przydać. A dobra, czekaj. Co jakiś czas otrzymujesz darmowe materiały rzemieślnicze, albo co jakiś czas otrzymujesz darmowe mikstury. Z dwóch wolę te składniki. Dodatkowy zwiadowca mógłby mi się przydać. Tak jest, panie kapitan. Nie zawiodę. Będę czekał przy statku. Do kolejnego spotkania. Okej, dobra, czyli chyba faktycznie ziomek nie chce nas wykiwać i... naprawdę chciał dołączyć. To mi się podoba. Pasywny ten zdobyłem.
Pierwszy! Szybko, niczym zemsta. Niech mi ktoś pomoże. Dobra, czy ja chcę podkę zużyć? Średnio. No bez jaj. Macko? Seriously? Dobra, prowokacja tak średnio. To prędzej, no ale no oczywiście brakuje mi czegoś innego. Dobra, wykorzystajmy prowokację. No. Okay, nie wiem, czy uleczenie skończyło. Dobra. No, come on! Tam jedną jedyną! Wystarczyło jeszcze prawie. To na tyle. Niesiony ruch! No i Laoi to tam. Coś niecoś się pochyluje, ale to właśnie MF-ka jest najbardziej zagrożona. Cyk. Gotowa nawałnica, to się pomóżcie mi wstać! Chcę dalej walczyć! Muszę coś sobie wykorzystać. Spróbujmy to. Nie będzie walej szybkości. Dobra. Okej, macek mam full. Dobra, to myślę, że przepływ. MF-ka dostanie leczenie, ale i Laoi też tam co nieco się podnosi. Niech mocno oberwą. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Okej, okay, to był zajebisty koniec walki. Babka dostała z czegoś krwawienia. Nawet nie wiem, czy od MF-ki, czy od Yasuo i została zabita. YOLO. Mnie tam się podoba. Okej, okay, rabunek Janitorio. 3x3. Dobra, tak na wszelki wypadek bym jedną podkę jakąś wykorzystał dla Laoi. Wzmocniony mniejszy. Może jakiś większy? Wzmocniony średni. O, to naprawdę mocno przywraca. Średni grupowego, to nie. Średni eliksir zdrowia, to bym wykorzystał. O, średni eliksir. Halo? Czemu nie mogłem wykorzystać? Średni eliksir. O. Dobra, mam takich jeszcze 6. No to ten jeden jeszcze możemy sobie dziabnąć. W dzienniku coś jest do odbioru. Księga wiedzy dla Miss Fortune. To mi się podoba. Boże, i to muszę w końcu dać do Ilojki. Zlepszę. Zostaje. Też zostaje. Księga wiedzy out. To mi zostało troszeczkę z tych ryb, ale to jeszcze się będzie zbierało później. No i dobra. Znaczy nie, czekaj. Jeszcze runy chcę zobaczyć. Bo tutaj zaczyna walkę, zwiększa szansę kryta, zwiększa moc ataku, zwiększa szansę na unik. Dobra, pakujmy sobie bardziej tutaj. I lecimy dalej.
Elo. Tak najlepiej rozstrzygnąć spór. No come on, niech on cudem! Nie, gościu, wiosę z tego. Szkoda amunicji. Być może. Dobra, Yasuo niech wykorzysta uderzenie wichu. Nie, za maszyste cięcie. Jest fortuna. A w sumie ona może tutaj strzelić. Okej, tego się nie spodziewałem. Dobra, Illaoi niech się już przygotuje. Czy ja chcę użyć tego, czy ja chcę użyć tego? Nie, użyjmy tego lepiej. Ale ja moc, czy bym miał. Rozciemnia się! Czy ja tego użyłem na sobie? Tak, użyłem tego na sobie. Świetnie, chciałem użyć na MF-ce. Wchodząca burza, tutaj mocy. Ktoś jeszcze? Teraz chyba Yasuo powinni wszystkich dobić, tak mi się wydaje, więc... Uda mi się podlec, o, dobra, nie, wycofuję to. Wycofuję to. Nie, raczej nie, chociaż... Nie. Kurde, jesteś Yasuo, dostanie to, tą pomoc. To leczenie. Dobra, teraz on tego naprawdę potrzebuje. Dobra, to MF-ka, ty zdejmij ją. Na tyle. I po tobie. Dobra, nie, jeszcze ma za dużo HP, żeby od tego zginąć. Wszechświat już cię nie potrzebuje. A ty, Illaoi, podlecz. Ziomeczków. Ziomeczka. Nie mam już sił. Aż się śmieję. A, dobra, bo gościu miał tą. Nawet się nie spociłem. Gościu miał tą bombę aktywną na sobie, której nie rozbroiłem. No ale... Leczenie było na tyle mocne, że było chyba niezbędne. O, super, skrócik sobie go podpróbuję. To mi bardzo na rękę. Czy
Ja chcę teraz iść do ognika. W sumie mogę, czemu nie? Po prostu strzał. Ciekawe, czy tak poza walką, czy mogę za więcej oberwać. Dobra, rozmowy nie ma. Więc lecimy dalej. Los nie sprzyja głupcom. O, trzy fale aż. Ryk stalowego wiatru. To jest epickie, naprawdę. Ale czekaj, skoro... Skoro Erka Jasuo z Lola jest drugą superumiejętnością, tak samo jak u Brauma i u Ilaoi, to co jest trzecią, czyli najpotężniejszą umiejętnością tutaj? Skarb widzę. A, tu obok tego snajpera. Dobra. Idziemy dalej. O, super! Akurat punkt odpoczynku. No to świetnie. Tak, akurat na koniec. List do... Do wielkiego generała! Część pierwsza. Proszę, list od inżyniera wojny Tetysa do Swaina. Naprawdę intrygujące. Dobra, tutaj na szybko pozbieram to wszystko. Dobra, tutaj będę w biurze nadzorcy, czyli pewnie na początku kolejnego odcinka będzie nas czekać jakiś pojedynek z takim bossem bądź minibossem. Oczywiście to zrobimy, ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym będziemy kontynuowali fabułę. Ja teraz odpoczywam i wam pokazuję nowo odblokowaną rozmowę bądź rozmowy. Do usłyszenia. Cześć. Powiedz coś o sobie, wielkoludzie. Chyba nie jesteś z naszych stron. Nie. Braum pochodzi z Freljordu. To daleka kraina gór i śniegu. I wszędzie chodzisz bez koszuli? Ha! Braum jest zrodzonym z lodu. Nie czuję mrozu. Ja mieszkam na tej wyspie całe życie. Nie zastanawiałam się, jak może wyglądać reszta świata. Musisz odwiedzić Freljord. Poznasz naszych wojów. Zabijesz kilka troli. A przede wszystkim spróbujesz gulaszu z drówaska. Gulasz z drówaska? Na pewno smakuje tak dobrze, jak brzmi. A, rozmowa o Freljordzie sprawiła, że Braum zatęsknił za domem. Ale... najpierw czeka nas zadanie. Na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Kto wie, może któregoś dnia naprawdę odwiedzę Freljord. I nasycisz głód gulaszem z drówaska. Niczego nie obiecuję.